Dzień dobry. Załóżmy, że z dwóch osób przebywających w pokoju, jedna z tych osób jest obiektywnie mądrzejsza od tej drugiej osoby. Czy też załóżmy, że w grupie 10-osobowej jedna osoba z tych wszystkich jest najmądrzejsza. Co z najmądrzejszą osobą kraju, regionu czy świata? Niełatwo jest rozpoznać taką osobę. Nie mamy wyświetlanych pasków nad głowami z poziomem mądrości, jak to się zdarza w świecie wirtualnym czy w grach na przykład komputerowych. Załóżmy, że osoba taka unika nawet kontaktu z ludźmi i trudno by było ją znaleźć. Jak uważacie, co taka osoba, najmądrzejsza osoba świata, obecnie żyjąca, mogłaby przekazać innym osobom, gdyby chciała się podzielić, gdyby życzyła dobra i pomyślności innym istotom ludzkim? Uważam, że taka istota, taki człowiek, z pewnością bym polecił zapoznać się z czterema prawdami wygłoszonymi przez Buddę. Które pozwalają zakończyć samsarę. Po co żyjesz? Pyta się Billboard. Zobaczmy, jakie będą odpowiedzi warszawiaków. To jest pytanie na dłuższą rozmowę. A wiem, że to jest trudne, ale tak w jednym zdaniu, tak powiedzmy reasumując. Ha, ha, ha. Na ulicy to jest za trudne pytanie, żeby coś wymyśleć, ale Jonasz Kofta na przykład mówił tak, że trzeba pożyć, żeby dożyć, żeby dobrze się skończyło. Pięknie. Dziękujemy. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. No jak to, po co Daniela? żyjemy? Żyjemy po to, żeby kochać. Nie wiem, mam ostatnio depresję. I nie wiem po co. Dlaczego żyjemy, jak pan myśli? Taka jedna odpowiedź w jednym Bo zdaniu. Nie mamy innego wyjścia. Wie pan, mój kolega mówi, żyje się po to, bo człowiek się nie ma za co pochować. Także jest to też jest jakieś wyjście z sytuacji. O, jak najbardziej. No. Proszę pana, w jednym zdaniu. Zadaje pan za trudne pytania. Siema. Nie wiem, żyjemy, żeby być szczęśliwym. A ty jak uważasz? Żyjemy, żeby przeżywać. Cokolwiek to znaczy. I doświadczać. Doświadczać. A czemu takie głębokie pytania zadajecie? Po co żyjemy? Żeby trudności codziennego dnia pokonywać. Po to, żeby być szczęśliwym i uszczęśliwiać innych chyba. Dlaczego żyjemy? Tak. Bo warto. Po co żyjemy? Czekając na wiosnę. O. Bo to jest taki, no, całe życie jest taki okres oczekiwania. No więc teraz żyjemy, że czekamy na wiosnę. A wiosną, to czekanie. Tak jest, życie to czekanie. A wiosną będziemy czekali na lato, aż otworzą akweny. A my czekamy... Oczekiwania na wiosnę, lato, jesień, zimę. Ojej. Żyjemy po to, aby przeżywać różne niesamowite chwile, żeby spełniać marzenia. A ty jak uważasz? No, żyjemy po to, żeby spełniać to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy zrobić, żeby dzielić się i przeżywać chwile, które dadzą nam coś do myślenia, czy coś z tego będziemy mieć. Super, piękna, dojrzała odpowiedź. Tam mam takie malutkie pytanie. Po co żyjemy? Oj, idź pan w cholerę. Okej, to idziemy. Po co żyjemy? Żeby...
dał nam Bóg życie, więc żyjemy, żeby polepszać świat. Dobre pytanie. Dość trudne. Filozoficzne. Tak, filozoficzne. Stricte, jak w jednym zdaniu. Po co żyjemy? Jak państwo myślą? Pewnie po części po to, żeby pracować. A ta druga część? A ta druga część. Żeby żyć. Żeby się bawić. Żeby normalnie żyć. Żeby się bawić. Tak. Tak. Koniec tematu. Żyjemy, bo istnieje latający potwór spaghetti. Czyli żyjemy dlatego, żeby wyznawać jego cześć. Dokładnie. I jeszcze piratów. Piratów. Cześć piratów. I pić rum. I pić rum. Dużo rum. Rum! Yes! The rum is gone. Why is the rum gone? Pytanie odnośnie tego billboardu. Jak państwo myślą, jaka może być na niego odpowiedź? Każdy ma swoją własną, proszę pana. Mhm. I to jest ciężka praca, żeby ją sobie samemu wypracować. Pięknie. Super. Bardzo dziękuję. Do widzenia, miłego dnia.